Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie marca, czyli na wrap-up. Jeśli chodzi o marzec, to udało mi się przeczytać 5 książek, ale nie były to jakieś wybitne książki w większości, szczególnie ten początek miesiąca nie należał do udanych, więc mam wrażenie, że będzie to bardzo szybkie podsumowanie, również dlatego, że o 3 z tych 5 książek miałam okazję Wam już opowiedzieć w osobnych filmach, tak więc nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać, tylko po prostu podlinkuję Wam miejsca, gdzie możecie te filmy obejrzeć, więc mam nadzieję, że tym bardziej będziecie mieli ochotę obejrzeć ten film do końca. Jeśli chodzi o początek miesiąca, to sięgnęłam po kolejną hitową książkę, którą zachwycał się cały internetowy książkowy świat, więc byłam po prostu ciekawa tego, co to jest i jak mi się ta książka spodoba, ale już nie pierwszy raz przekonałam się, że jednak te takie bardzo hype'owane, bardzo popularne książki nie do końca są tym, czego ja szukam w literaturze i jednak bardziej muszę się opierać gdzieś tam na własnej intuicji niż na popularności danej książki. A książka, o której mówię, to Perfect on Paper autorstwa Sophie Gonzalez. To jest typowa młodzieżówka, książka z gatunku Young Adult, która opowiada historię licealistki Darcy Phillips, która prowadzi w szkole taką szafkę z poradami miłosnymi, to znaczy jest taka szafka, która jest opuszczona od wielu lat, zresztą właśnie za sprawą samej Darcy i ludzie do niej wrzucają listy zupełnie anonimowo i też nikt nie ma pojęcia w szkole, kto tak naprawdę tę szafkę prowadzi, a Darcy po prostu odpowiada na te listy i o ile te odpowiedzi są naprawdę zaskakująco dojrzałe jak na to, jak ta książka wygląda i jak zachowuje się Darcy w niektórych sytuacjach, o tyle sam ten pomysł trochę mi od samego początku zgrzytał i ja też właśnie o tej książce i o samym tym pomyśle na fabułę rozmawiałam z Natalią Kursywą, która jest psycholożką z wykształcenia i zgodziłyśmy się co do tego, że pomysł, aby nastolatka właśnie w taki sposób doradzała swoim rówieśnikom, zupełnie nie mając bladego pojęcia na tematy, o których pisze, nie mając żadnego przygotowania, wykształcenia, ani żadnej specjalistycznej wiedzy w tym kierunku, no nie był najlepszy, nie był to najlepszy pomysł. Natomiast według mnie to się nawet obroniło, według Natalii niekoniecznie, także ja i tak jestem mniej krytyczna wobec tej książki niż właśnie osoba, która jest psychologiem z wykształcenia. Natomiast to, co mi się bardzo nie podobało, to zachowanie Darcy, ponieważ tutaj już nie wdając się w szczegóły i nie wdając się w spoilery, to w pewnym momencie ona wykorzystuje tą swoją rolę takiego właśnie doradcy do takich osobistych celów. To znaczy jej założeniem miało być pomaganie ludziom i pomaganie im w różnych takich problemach, z którymi nie potrafią sobie sami poradzić. A w momencie, gdy dowiaduje się, że ktoś ma problem z osobą, na której jej zależy, to ona zaczyna to sabotować i wyciągać z tego po prostu własne korzyści i to bardzo, bardzo mi się nie podobało. Jest to co prawda później rozwiązane, natomiast nadal uważam, że to była naprawdę duża czerwona flaga, jeżeli chodzi o tę bohaterkę i to bardzo, bardzo mi się nie podobało i szczerze mówiąc po tym momencie miałam wrażenie, że ta książka już będzie dla mnie stracona. Na szczęście koniec końców nie okazała się aż taka zła, nie jest też wybitna, ale też znowu ja nie jestem targetem tej książki, być może gdybym miała te 16, 17, nawet 18 lat, może spodobałaby mi się bardziej, natomiast mając lat 20, prawie 9 już, nie jest to coś, co po prostu trafia w mój gust literacki. Miło było przeczytać, rzeczywiście jest to taka lekka, przyjemna historia, przy której można się odstresować, można zapomnieć o otaczającym nas świecie, natomiast no, zdecydowanie nie jest to coś, z czego ja cokolwiek wyciągnęłam, jakąkolwiek lekcję. Raczej dla mnie była to taka książka do przeczytania i zapomnienia, natomiast to, co na pewno jest na plus i co warto wspomnieć, to w tej książce jest bardzo duża reprezentacja osób LGBT+. Także to jest na pewno bardzo fajne i myślę, że dzięki temu książka będzie mogła trafić do jeszcze większej liczby nastolatków i właśnie tym nastolatkom pomóc. A chyba taki ma cel. Jeżeli w tym się będzie sprawdzać, no to moja opinia tutaj w ogóle nie powinna mieć znaczenia, bo ja po prostu jestem już za stara na takie książki. Druga książka, którą przeczytałam w marcu, to Anne z Zielonych Szczytów, czyli nowe tłumaczenie słynnej Ani z Zielonego Wzgórza. I właśnie o tej książce nagrałam osobny film, tak więc podlinkuję go Wam nad moją głową. Bardziej tam skupiłam się na kwestii tłumaczenia, oczywiście na samej historii, także tutaj nie będę się za bardzo skupiać, no bo myślę, że jednak Anię wszyscy doskonale znamy, jeżeli nie z czytania, to przynajmniej ze słyszenia. Natomiast tak szybciutko tylko mówiąc jeszcze o tym tłumaczeniu, to ono mi się podobało, ja do niego nie mam zastrzeżeń i też byłam bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do nowego tłumaczenia i nowego podejścia do tej historii. Natomiast ostatecznie zdecydowałam się kolekcjonować inne wydania Ani z Zielonego Wzgórza i jednak ta Ania gdzieś tam się w mojej głowie aż tak utarła, że zawsze będzie to Ania. Natomiast pomysł niezmieniania imion uważam za bardzo trafiony, ponieważ samo to właśnie, że mamy tutaj Ann, eliminuje nam wiele problemów później fabularnych, które powstają w związku z tym imieniem. Także dzięki temu na pewno o wiele wierniej można tę książkę przełożyć, ale też w końcu jest spójna, bo nie mamy takich kwiatków jak na przykład Mateusz Katbert, to znaczy wiecie, polskie imię, a zagraniczne nazwisko. I myślę, że młode pokolenie, które sięgnie po tę książkę teraz, będzie bardzo zadowolone z tego tłumaczenia. No ja jednak gdzieś tam już przyzwyczaiłam się po prostu do tej Ani. Nie o to chodzi, że to tłumaczenie jest złe, absolutnie nie jest. Ono jest naprawdę bardzo dobre, może tam z małymi, drobnymi wyjątkami. Gdzieś tam były jakieś potknięcia, według mnie oczywiście. Ale jednak będę czytać Anię, bo po prostu tak się już przyzwyczaiłam. Być może sięgnę po kolejne tomy tak z czystej ciekawości, ale już raczej nie będę ich kupować, tylko będę sobie czytać w formie e-booka na Legimi. Trzecia książka, po którą sięgnęłam w marcu, to coś, na co czekałam od połowy
chyba zeszłego roku i na co bardzo, bardzo się cieszyłam, tym bardziej czułam się rozczarowana po lekturze, a jest to książka Gdzie jesteś, piękny świecie, Sally Rooney. I już sam ten tytuł jest tak wspaniały, że ja po prostu przebierałam nóżkami, jak tylko ta książka miała do mnie przyjść. Ja w ogóle z Sally Rooney mam taką naprawdę dziwną relację, bo normalnie ludzie nie do końca do mnie trafili za pierwszym razem, to znaczy podczas czytania. Później obejrzałam serial i stwierdziłam, że kurczę, jednak to jest dobre i to ma w sobie coś. I chciałabym do tej książki wrócić, żeby jeszcze raz po prostu ją przeczytać i jeszcze raz zweryfikować to swoje podejście. Następnie przeczytałam Rozmowę z przyjaciółmi, czyli debiut pisarski Rooney, i w tamtej książce się zakochałam. Uważam, że ona była naprawdę świetna, więc liczyłam, że ten taki trend się utrzyma po prostu przy jej najnowszej książce. Tym bardziej, że jest to już jej trzecia książka i myślałam, że po prostu będzie się rozwijać pisarsko. Natomiast miałam wrażenie, że dostałam już dokładnie to samo, co wcześniej, bo tak naprawdę problematyka poruszana w tej książce jest dokładnie ta sama. Mamy może odrobinę większy nacisk na religię i religijność, ale dalej mamy kapitalizm, klasowość, dokładnie wszystko to, co już dostaliśmy dwa razy w dodatku, więc trochę oczekiwałam, że, no wiecie, już jakby wszyscy wiemy, jakie Sally Rooney ma poglądy i jak ona postrzega świat. Dobrze, fajnie, już nam to przekazała, ale zabrakło mi tutaj po prostu pewnego powiewu świeżości. No czułam się, jakby to był taki odgrzewany kotlet po prostu i trochę mnie to zawiodło. Oczywiście nadal uważam, że ona świetnie przedstawia takie trudy życia codziennego, że tak to nazwę. Bardzo dobrze oddaje właśnie codzienność, bardzo dobrze oddaje te wszystkie rozmowy między ludźmi, relacje w ogóle, jak ludzie wchodzą w pewne relacje, jak się zachowują. To mi się niezmiennie bardzo podobało, ale jednak oczekiwałam czegoś troszkę więcej, czegoś świeżego, a tego niestety nie dostałam. No i teraz już będzie, obiecuję, tylko pozytywnie, ponieważ kolejna książka, czwarta już, którą przeczytałam w marcu, to książka Adama Silvery, Nasz ostatni dzień. To też jest młodzieżówka, więc też teoretycznie jestem na nią za stara i tak, trochę jestem, bo też nie zachwycam się nią tak w 100%, jakbym mogła. Natomiast rzeczywiście bardzo mi się podobała. Bardzo podobała mi się koncepcja na samą fabułę, gdzie bohaterowie żyją w świecie, w którym możliwe są prognozy śmierci, to znaczy kiedy ktoś ma umrzeć, to na pewno dostanie taki telefon dzień przed, to znaczy, że w ciągu najbliższych 24 godzin umrze, być może za, nie wiem, 2 minuty od telefonu, a być może dopiero za 23 godziny od telefonu. I dzięki temu ma szansę gdzieś tam pozamykać takie swoje, wiecie, ziemskie sprawy i po prostu odejść z takim czystym kątem, z spokojnym sumieniem, że wszystko pozałatwiał, wszystko pozamykał, pożegnał się z najbliższymi. I to jest tutaj trochę przedstawione jako coś pozytywnego. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo dla mnie to było strasznie negatywne i ja bym w życiu nie chciała żyć w takim świecie. To jak byli przedstawieni bohaterowie, ponieważ tutaj mamy dwójkę chłopców, którzy właśnie taki telefon otrzymują. I wiecie, dla nich to nie było dobre, że oni się dowiedzieli, ponieważ oni tego ostatniego dnia nie wykorzystali w taki sposób, jakby chcieli. To znaczy teoretycznie tak, bo właśnie ten ostatni dzień jest po to, żeby przeżyć to życie tak, jak zawsze się baliśmy przeżyć, żeby zrobić rzeczy, na które nigdy nie mieliśmy odwagi i po prostu mieć tą ostatnią szansę to wszystko w swoim życiu zrobić i spróbować. I teoretycznie bohaterowie tutaj próbują, natomiast cały czas wisi nad nimi to widmo śmierci i oni w każdej minucie tego swojego ostatniego dnia tylko o tym myślą i w ogóle nie skupiają się na tej przyjemności, którą mogliby wynieść z tych rzeczy, które robią, bo wiedzą, że za chwilkę po prostu mogą umrzeć. I to było tak strasznie smutne i przygnębiające, że ciężko się to czytało, a w dodatku ciekawy jest tutaj też taki wątek tego, jak powstał w ogóle cały marketing wokół tej śmierci. To znaczy, jak bardzo szybko rynek podchwycił to, że ludzie chcą zrobić pewne rzeczy tuż przed śmiercią i jak bardzo szybko to wszystko stało się jednym wielkim biznesem, bo powstały różne aplikacje, ale powstały też właśnie takie miejsca, do których się można udać i zrobić mnóstwo rzeczy po prostu w jednym miejscu, typu skok ze spadochronem, skok na bungee, jakieś nurkowanie z rekinami itd., itd. Tak więc to też było przerażające, jak od razu po prostu znaleźli się ludzie, którzy czerpali z tego korzyści finansowe. Ale o tej książce też już nie będę się rozgadywać, bo też właśnie był o niej osobny reading vlog i tutaj nad moją głową go Wam podlinkuję, więc jeżeli macie ochotę go obejrzeć, to tam bardziej szczegółowo opowiadam o tej książce, a tutaj tylko tak skrótowo, ogólnie bardzo mi się podobała, 4 na 5 gwiazdek. I chyba zdecydowanie najlepsza książka tego miesiąca to była książka Czarnobylska modlitwa Swiatłany Aleksijewicz. I ta książka również znajduje się w tym samym reading vlogu, który Wam przed chwilką podlinkowałam, także znowu, jeżeli macie ochotę, to odsyłam tam, bo tam też bardziej się rozgaduję na temat tej książki. Z grubsza jest to historia o tym, co wydarzyło się w Czarnobylu w 1986 roku, to znaczy o wybuchu reaktora i o tym, co nastąpiło później, to znaczy jak wyglądało życie mieszkańców nie tylko Czarnobyla i okolicznych wiosek, ale też na przykład ludzi w Białorusi, ponieważ Czarnobyl znajduje się blisko białoruskiej granicy. Mamy tutaj oczywiście, tak jak zawsze u Aleksijewicz, rozmowy z ludźmi, którzy to przeżyli, ze świadkami tamtych wydarzeń. Ja tę książkę w większości przesłuchałam i tak jak mi ktoś kiedyś powiedział, rzeczywiście lepiej słucha się Aleksijewicz niż się czyta, ponieważ nie widać tych okropnych wielokropków i tak bardzo nie wybija to z rytmu czytania. Czyta się, a właściwie słucha się tego zdecydowanie płynniej po prostu, także polecam tą formę, jeżeli nie mogliście się przekonać do stylu pisania Aleksijewicz. Natomiast dalej jest to trochę chaotyczne. Mam wrażenie, że Aleksijewicz po prostu spisuje te historie tak, jak je słyszy. Nie redaguje ich w żaden sposób, tylko bardzo, bardzo wiernie je oddaje. Być może jest to dobre z tego względu, że, jeżeli tak jest oczywiście, że są one po prostu tak bardzo wierne, jak tylko mogą być, a z drugiej, no, przydałaby się jakaś chociaż drobna redakcja, żeby to się po prostu lepiej czytało.
Natomiast same historie są oczywiście przerażające. Mamy tutaj historię żon, na przykład strażaków, którzy gasili pożar w Czarnobylu, a później umierali na chorobę popromienną. Mamy historię kobiety, która urodziła dziecko na przykład z, nie wiem, kilkoma kończynami i tego typu historie. Także są to bardzo, bardzo przerażające rzeczy. Ale to, co jeszcze jest przerażające, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie, to jest to, jak bardzo Związek Radziecki tuszował tę sprawę, tuszował tę katastrofę i wmawiał ludziom przez bardzo długi czas, że tak naprawdę nic się nie stało i ci ludzie w ogóle nie mieli szansy się przesiedlić, przeprowadzić, bo nawet nie wiedzieli, że jest jakieś zagrożenie, ponieważ tego promieniowania przecież nie było widać. Więc ludzie byli naprawdę zupełnie nieświadomi tego, że żyją tak naprawdę w strefie skażenia. A to wszystko za sprawą rządu. I jak wielka była w ogóle propaganda też w tamtym czasie, ale jak też jest teraz, bo to wszystko się bardzo mocno ze sobą łączy. I ja też chyba właśnie w tym logu wspominam taki cytat, który bardzo, bardzo mocno mnie uderzył w kontekście tego, dlaczego ludzie w to wierzą, dlaczego ludzie jakby nie próbują tego kwestionować w żaden sposób. No to właśnie tutaj poniekąd dostajemy odpowiedź na to pytanie. Także była to też bardzo ciekawa książka pod względem takiej mentalności ludzi, którzy żyją w krajach byłego ZSRR. Bardzo dobra rzecz, bardzo taka mocna i bardzo uderzająca rzecz, bardzo, bardzo gorąco polecam, ale jednak rzeczywiście bardziej polecam słuchanie niż czytanie tej książki, chyba że znacie już Aleksijewicz i ten styl Wam nie przeszkadza, no to wtedy tak, wtedy sięgajcie śmiało. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o marzec, także tak się przedstawia cały ten stosik, 5 książek, tak naprawdę 5,5, bo czytałam jeszcze jedną książkę, ale skończyłam ją już w kwietniu, więc opowiem Wam o niej w kwietniu. Z tych książek zdecydowanie najlepsza była Aleksijewicz, ale też Nasz ostatni dzień tutaj pasuje się wysoko. No i oczywiście Ania, która jak zawsze jest świetna, dwie pozostałe były takie sobie, natomiast jakichś takich bardzo, bardzo dużych rozczarowań też nie było, więc nie było aż tak źle. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać w marcu. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!